Rotsap zapytał na TikToku, co myślę o takich przetwornicach, które się wpina do gniazda zapalniczki, z drugiej strony mają gniazdko z napięciem 230V i mogą stanowić taki bieda agregat. Wspominałem ostatnio, że samochód jest niezłym źródłem prądu, ale akurat na tego typu przetwornice trzeba uważać. Wydajność gniazda zapalniczki raczej nie osiągnie 300W. Stałem doler przeciwko orzechom, że w okolicy dwustu kilkudziesięciu przepali się tam bezpiecznik, ale jak go wymienisz na mocniejszy... Popalą się jakieś kable, więc nie. Nie brałbym pod uwagę przetwornicy tego typu o mocy większej niż 100 czy 150 W. 300 W ok, ale podpierane bezpośrednio do akumulatora. A jeden z najnowszych filmów na kanale wyjaśnia, dlaczego samochód jest tak fajnym źródłem prądu.